Dzień dobry, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, w którym powiemy o kolejnych wyleczonych, otwarciu obiektów sportowych, stadion dopiero od 11 maja, wznowionych zajęciach edukacyjnych i będziemy spróbować opracować też tą procedurę, o działającym przedszkolu, o dzierżawie dworca, o przesuniętym terminie odbioru. Będzie ukończona ostatecznie 30 września. A na zakończenie powiemy o naszej akcji telewizyjnej. Według danych na 6 maja 2020 roku na terenie powiatu 3 osoby z COVID-19 zostały wyleczone. U 2 osób nadal nie ma ujemnego wyniku na koronawirusa. W mieście Kamienna Góra od początku wybuchu epidemii COVID-19 zdiagnozowano u 3 osób. 2 osoby zostały uznane jako wyleczone. Na kwarantannie przebywa ponad 60 osób. Nikt nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym. W całym powiecie od początku zdiagnozowano pozytywnie 5 osób. 3 osoby uznaje się za wyleczone. Na kwarantannie w całym powiecie przebywa ponad 130 osób. Na pełne wydanie serwisu informacyjnego Flash zapraszamy do telewizji Kamienna Góra.